Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. 3, 2, 1, start! I wystartowały. Gacie są wykluczone, są surowo zabronione. Powiem więcej, nawet zabraniamy biec w leginsach, które zasłaniają udo. No, zasady są bezlitosne. Długim spodniom i leginsom mówimy nie. To jest bieg bez gaci i ta nazwa do czegoś zobowiązuje. Fajnie się biegło, fajna ekipa, fajna pogoda, fajna impreza, fajnie zabawa po uczcie. Najlepsza regeneracja pod słońcem, jaka może być, także polecamy morsowanie dla wszystkich, bieganie. Pogoda dopisała nam cudownie, fajna impreza i na pewno poprawimy czas w następnym roku. No, mamy frekwencję co roku około 150 wariatów, takich pozytywnych wariatów. W tym roku dodaliśmy dystans 10 km, więc jest do wyboru albo piątka, albo dziesiątka, albo bieg, znaczy marsz Nordic Walking. I ci kijkarze też muszą te kije zmoczyć, więc ciekawą technikę prezentują tutaj zaraz po starcie z tymi kijami, gdzie próbują się przedrzeć przez tą wodę. Wszystkich partnerzy, a my w międzyczasie witamy fantastyczne dziewczyny na lecie. Jest głos, jest energia. Witamy na lecie. W tym roku zorganizowaliśmy Mistrzostwa Śląska Młodzików oraz Puchar Dzieci Śląska. Przyjechało do nas 9 klubów, w tym 81 zawodników dzieci i młodzików. Mamy również nagrody za kwalifikację drużynową. Dzieci, zauważyliśmy, że w tym roku coraz bardziej angażują się w ten sport. Zauważyliśmy również, że zapasy zaczynają mieć rozgłos na naszych matach zapaśniczych. Z tego co widzę, to ładnie dzieci walczą i dopisała frekwencja. To jest najważniejsze dla nas. To są niektóre pierwsze zawody, także nie możemy za dużo powiedzieć na ten temat, oceniać tego, ale dość dobrze to wygląda. Z zawodu do zawody przyjeżdża więcej dzieci, więcej ludzi. I co jeszcze pocieszające? Jest zainteresowanie rodziców. Rodzice przywożą dzieci, chodzą na treningi, przyglądają się treningom i to jest pocieszające, że jak dziecko zacznie i rodzic go przywiezie, to znaczy, że będzie kontynuowało dalej treningi. Śląskie nagrody naukowe rozdane. Wyróżnienia związane są ze Śląskim Festiwalem Nauki, wydarzeniem promującym działalność edukacyjną i badawczą, które do tej pory doczekało się już 6 edycji. Jak jesteśmy po Śląskim Festiwalu Nauki, to znaczy, że jesteśmy przed Śląskim Festiwalem Nauki i rzeczywiście już się przygotowujemy do grudniowej edycji, która będzie spektakularna i ważna, ponieważ zainauguruje Rok Europejskiego Miasta Nauki Katowice 2024. A dzisiaj jesteśmy w uroczystym miejscu i w uroczystym momencie, czyli w chwili, kiedy będziemy przyznawać Śląską Nagrodę Naukową, najwybitniejszym naukowcom naszych śląskich uczelni. Nagroda to też jest dziecko festiwalu. Uznaliśmy, że festiwal nie tylko powinien promować naukę, szukać dialogu ze społeczeństwem za pośrednictwem nauki, ale także honorować najwybitniejszych przedstawicieli śląskiego środowiska naukowego. W trakcie gali wręczono wyróżnienia w kategoriach pracownik i doktorant. Przyznano także nagrodę specjalną prezydenta miasta Katowice w wysokości 6000 zł, która trafiła do Grzegorza Sierpińskiego z Politechniki Śląskiej. 19 marca na lodowisku Jantor rozegrano finał 9. edycji turnieju mini hokeja na lodzie Czerkawski Cup 2023 dla dzieci w wieku 10 lat i młodszych. Inicjatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sport 7 założone przez wybitnego hokeistę Mariusza Czerkawskiego. W zmaganiach wzięło udział 10 drużyn. 9 wyłonionych w 3 turniejach kwalifikacyjnych i gospodarz KS Katowice Naprzód Janów. Zwycięzcą turnieju zostały Tyskie Lwy, które w finale pokonały Krakowie Kanpak Kraków 3-2. Drużyna Naprzód Janów wywalczyła 3. miejsce. Wiadomo, że zawsze chce się grać o 1. miejsce, troszeczkę nie udało się, no ale 3. miejsce to też medal. Teraz był mecz z Tychami, po prostu to był mecz o wszystko i po prostu wygraliśmy to i tak się mega cieszę. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowicetv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.